Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj trafiliście. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, który będzie dla mnie z pewnością minimalnie niekomfortowy, dlatego że po pierwsze cały czas trochę choruję i mam nadzieję, że uda się ogarnąć ten film z jak najmniejszą ilością cięć, dlatego że niestety przechodzę aktualnie COVID-a. Jestem już na prostej, w sensie wyszłam na prostą, jest naprawdę dużo lepiej. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że czasem prawdopodobnie zdarzy mi się jakieś zacięcie. A ostatnio nagrywam dużo filmów bez cięć, więc może to być szczególnie widoczne. I jeszcze dodatkowo jestem pierwszy raz w trakcie pogadanki w okularach, więc też dochodzi jakieś tam minimalne poczucie dyskomfortu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale jednak no, dla mnie gdzieś tam to poczucie takiej wylewności przed kamerą jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że mi tego te jakby wszystkie okoliczności tego nie zablokują. Natomiast ja no, jestem tutaj ze względu na to, że po prostu nie mogłam wytrzymać. Mam poczucie, że chcę Wam opowiedzieć o książkach, które przeczytałam właśnie w marcu, pomimo że byłam pewna, że marzec będzie najmniej owocnym miesiącem czytelniczo i generalnie literacko, to przyznam się Wam szczerze, nie było wcale tak źle i jestem całkiem zadowolona z różnorodności książek. Ja wiem, że ja to mówię ostatnio bardzo często, natomiast to rzeczywiście było kilka pozycji, po które prawdopodobnie nie sięgnęłabym normalnie, a właśnie udało się w marcu też dlatego, że były moimi lekturami. I zacznę właśnie od lektury. Lektury, która była szalenie przyjemna i bardzo mnie zaskoczyła. Mianowicie nazywa się Picnic at the Hanging Rock, po polsku Piknik pod wiszącą skałą. Jest to klasyk literatury australijskiej, więc jakby zupełnie kierunek, w którym moje myśli prawdopodobnie nie poszłyby i myślę, że normalnie raczej nie zdecydowałabym się na tą książkę. Natomiast właśnie ze względu na to, że czytałam ją na zajęcia angielskiego, no to się tutaj pojawia. Natomiast żeby być też z Wami szczerą po prostu, bo ja też nie chcę gdzieś tam pozować czy coś takiego, ja tą książkę przeczytałam w języku angielskim, natomiast doczytałam ją później w języku polskim, bo się trochę nie wyrobiłam z terminami i sytuacja wyglądała tak, że większość przeczytałam w języku angielskim, a ostatnie tam, nie wiem jak dużo to było, ale to był jakiś mały procent, natomiast tuż przed testem i tuż przed omawianiem tej lektury po prostu sobie puściłam audiobooka na Legimi i lecimy na jakimś przyspieszeniu po polsku, bo po prostu nie wyrobiłam się. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to książka bardzo ciekawa, powiedzmy taka metafizycznie niejednorodna. Ja wiem, że tutaj używam trudnych słów, natomiast rzeczywiście chyba tak jest, jeżeli chodzi o tą pozycję. Ona ma klimat takiego snu. Ona ma klimat trochę takich dziwnych losów Jane Eyre. Ma bardzo ładny język, to trzeba przyznać. Naprawdę jest ładny, ale po angielsku to była katorga. Miejscami, ciężko było, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście dodaje to, tworzy to wszystko taki niesamowity klimat. Mianowicie Piknik pod wiszącą skałą jest historią o zaginionych dziewczętach, dziewczętach z pensji i o tym, co się dookoła tego dzieje. Dlatego, że te dziewczyny znikają w jakiś taki tajemniczy sposób i nie mamy tutaj, znaczy przynajmniej oczywiście podejrzewane jest zabójstwo, nawet gwałt, nawet jakieś takie inne rzeczy. Natomiast przede wszystkim to wszystko jest takie nie skonkretyzowane i rzeczywiście mamy tutaj trochę też wierzeń australijskich, przynajmniej ja to tak interpretuję pod tym pryzmatem, też gadaliśmy na ten temat, ale przede wszystkim właśnie jest to takie coś, jest to w ogóle pozycja o takim charakterze bardzo tajemniczym, trochę magicznym, metafizycznym, coś takiego, czuć taki, jak przez mgłę widzi się ten piknik, nie wiem jak to nazwać. Natomiast właśnie podczas tego pikniku giną te dziewczyny, później są szukane, odnajdywane w jakichś dziwnych okolicznościach, też no, to, co się dzieje na pensji wiąże się z później następstwami, no czasami bardzo nieprzyjemnymi, bo to jest taki efekt motyla. Coś się dzieje, te dziewczęta znikają i później wiele rzeczy innych, również tajemniczych, owianych jakoś tam tą tajemniczością występuje następnie. Natomiast przyznam się Wam szczerze, jakby jestem zaskoczona, bo normalnie ta książka pewnie by mi się nie podobała, tak myślę, a z drugiej strony no jest to jednak, znaczy nie podobałaby mi się. Mam na myśli, że też bez tej interpretacji i rozmawiania o tej książce myślę, że patrzyłabym na nią inaczej. No i jednocześnie jeszcze to, co jest ważne, no to ja w ogóle bym po nią nie sięgnęła i jestem tego pewna, bo gdzieś tam nie wiem, czy czytałam cokolwiek z literatury australijskiej, myślę, że jak już to z perspektywy Polaków w Australii, czy coś takiego, natomiast jeżeli chodzi o taką stricte literaturę australijską, no to no nie, a to jest klasyk, który, że tak powiem, rzeczy dzieją się w
Akcja tej książki dzieje się około 1900 roku, zresztą w Walentynki, więc to jest takie, jest jeszcze taki klimat trochę wiktoriański, nie wiem jak to nazwać, ale czuć ten vibe, więc rzeczywiście tę książkę tutaj Wam przedstawiam. W języku polskim ona również jest dostępna i też no, czytałam ten ostatni fragment, więc mogę powiedzieć, że jest naprawdę spoko i mogę Wam polecić ją również w języku polskim. Więc tak jakby sprawa wygląda. Natomiast kolejną pozycją jest coś, co ja dostałam od Olki. Nie wiem, czy kojarzycie z Instagrama Olkcie. Jest moją bardzo dobrą znajomą. Na 18 urodziny dostałam jej patronat Dlaczego król elfów nie znosił baśni? Jest to jedyna książka, którą pokażę Wam w tym filmie fizycznie. Ze względu na to, że jest to książka po prostu przepięknie wydana. I ja bym... Nawet nie wiecie, ile byście stracili, gdybyście nie widzieli, jak ona jest po prostu przecudowna. Zwróćcie uwagę. Tutaj wszędzie są rysunki, tutaj wszędzie są jakieś takie elfie, piękne szkice i generalnie jakby, jeżeli chodzi o to, w jakim klimacie jest utrzymywana ta książka, to jest po prostu elfia magiczna, fantastyczna, cudowna, ale jest to oczywiście rozwinięcie, czy tam, nie wiem, czy to dalsza część, można to nazwać trochę nowelkami, do Okrutnego Księcia. I możecie się złapać za głowę, jak to, jak to? Przecież ty, Justyna, czytałaś zresztą, ja przeczytałam tylko Okrutnego Księcia i Złego Króla chyba do połowy, tak mi się wydaje. Więc rzeczywiście nie przeczytałam tego dalej, natomiast wiem, co się będzie działo. Ja wiem wszystko, co się wydarzyło tam i jakoś ja bardzo lubię historię Cardana, to jest jeden z bohaterów głównych, więc w związku z tym nie przeszkadzają mi spoilery, jak pewnie wiecie, w ogóle mi nie przeszkadzają spoilery, więc sobie tak czytałam tę książkę, poznając Cardana i wchodząc w ten klimat z własnego wyboru, to ja byłam świadoma, że może mi to coś zaspoilerować, ale no i tak mam znajome, które już mi wszystko powiedziały prawie, więc nic mi to nie zmienia. A że tak powiem, książka bardzo mnie zaciekawiła treścią, formą i tym, że ja miałam, zresztą byłam wtedy właśnie w jednym z gorszych momentów, jeżeli chodzi o chorobę, to po prostu fajnie było się zanurzyć w tym świecie fantastycznym i trochę tam po prostu siedziałam w łóżku i czytałam i myślałam i o Cardanie, i o Jude, i jakoś tam to wszystko się, powiedzmy, w tym kierunku poszło. Natomiast jestem bardzo dumna z tego, że to jest patronat Olgi, bardzo się cieszę. No i generalnie, jeżeli chodzi o to, jak moja relacja z tą pozycją wygląda, to polecam tym ludziom, którzy są zainteresowani właśnie samą serią, a raczej tym, którzy, nie wiem, nie czytali Okrutnego Księcia czy coś, no to jednak pierwszą część bardzo polecam. Ja wiem, że możecie uważać, że to jest jakaś hipokryzja, że ja nie czytałam tego dalej, natomiast ja niezmiennie uważam, że to jest bardzo dobra seria, tylko po prostu jakoś mi nie po drodze. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja wciąż jestem za tym, że te książki są super i naprawdę fajny świat, bardzo porządnie wykreowany i świetni bohaterowie, tak z krwi i kości, bardzo, bardzo konkretni. Natomiast kolejnymi książkami są, znaczy książkami, nie wiem, czy to mogę nazwać książkami, chociaż w pewnym sensie tak, jest dramat, którego przeczytałam drugą część i trzecią część i czwartą część, czyli Dziady Adama Mickiewicza. Ja tutaj nie będę wchodzić w interpretacje, jakieś takie rzeczy, ale chciałam Wam o tym wspomnieć, bo zaskakująco bardzo czwarta część Dziadów była dla mnie przyjemna. Trzecia część nie była aż tak, ale wcale nie była zła, pomijając jakieś mesjanistyczno, powiedzmy, narodowe sprawy tam, chociaż to też, no ja to rozumiem, skąd to wynika. Natomiast właśnie ciekawie było do tego wrócić, ja sama zostałam z interpretacją Dziadów niestety. Co prawda szukałam różnych rzeczy na YouTubie, które mogłyby mnie wspomóc z tym, bo właśnie kończyłam olimpiadę filozoficzną w momencie omawiania Dziadów, więc ha, jak nie zdam matury przez Dziady, to wiecie dlaczego? No, w każdym razie rzeczywiście nie było to wcale aż takie złe. Ja lubię Mickiewicza. Natomiast czwarta część Dziadów, jeżeli chodzi o jakąś taką postać szaleństwa z miłości, w sumie podobała mi się całkiem, więc to jest mój statement, jeżeli chodzi o to i no, powiedzmy tak, nie było źle. Natomiast kolejną pozycją jest Kopciuszek i Szklany Sufit. Jest to książka pierwsza przeczytana przeze mnie właśnie w marcu i muszę przyznać, nie wiedziałam czego się spodziewać, dlatego że z jednej strony czytając opis, wydawało mi się, że jest to książka bardzo postępowa i miałam co do niej bardzo wysokie nadzieje, a z drugiej strony i opinia na Goodreads i jakieś takie poszczególne rzeczy były bardzo zróżnicowane. Ja się zastanawiałam, czy to ze względu na kontrowersje wynikające z feminizmu, czy na sposób napisania tej książki. I mi się wydaje, że po części jedno i drugie, pomimo że jest to książka, ja jestem po tej stronie osób raczej sympatyków tej pozycji, dlatego że są to oczywiście baśnie i bajki stworzone
na zupełnie innych zasadach trochę niż te, które znamy powszechnie. I rzeczywiście w wielu przypadkach zgadzam się zupełnie, że dlaczego niby uznajemy, że to jest takie piękne i romantyczne, kiedy jakiś nieznany książę całuje nam śpiącą dziewczynę i uważa, że to jest okej, i w ogóle potem dostaje królestwo za to, że bez jej pytania w ogóle totalnie całuje jakąś laskę, przepraszam za kolokwializm, i potem uważa ją za swoją własność. Tutaj oczywiście mówię o śpiącej królewnie. No i rzeczywiście, jakbyśmy się tak zastanowili obiektywnie, to myślę, że tak samo Śnieżka, dziewczyna, która mieszka z 7 facetami i za nich sprząta tylko i wyłącznie, to też jest jednak troszeczkę, no powiedzmy, dziwaczne, albo Kopciuszek, który zakochuje się w księciu dlatego, że jest księciem, tak samo, albo no podobnie różne te sprawy. Mi też bardzo podoba się historia Mulan, która zmagała się z nierównością płac, która jest faktem, i tutaj wiem, że kwestie feministyczne są bardzo takim punktem zapalnym, natomiast no ja, wiadomo, jestem feministką, jestem tą feministką, która jest za absolutną równością i po prostu uważam, że fakt, że ja jestem kobietą, nie sprawia, że mam mniejsze kompetencje i po prostu gdzieś tam chciałabym, żeby wiele rzeczy na tym świecie wyglądało inaczej. Ja też jestem feministką z punktu widzenia takiego bardziej globalnego, dlatego że strasznie mnie wkurza, że myślimy zawsze o feminizmie jako tym europejskim czy coś takiego. I owszem, ja jestem za tym, żeby wiadomo, te europejskie standardy podnosić, żeby było coraz bliżej równości. Natomiast jak spojrzymy na kraje biedniejsze, no to jest już no często naprawdę taka szczelina między kobietami i mężczyznami, no nie do przeskoczenia, to jest straszne. Natomiast jeżeli chodzi w każdym razie o te baśnie, ja jestem właśnie po tej stronie raczej normalizowania takich rzeczy jak seksualność, też normalizowania takich rzeczy jak wybór. Bo na przykład jedna z bajek, możecie uważać, że to jest absurdalne, ale właściwie dlaczego uważamy, że tak samo, albo że normalnym jest, kiedy właśnie książę się wspina na pięknych włosach, długich rozszpunki z głowy, skoro tak właściwie no, w tej książce bawimy się trochę sarkazmem i bawimy się troszeczkę, powiedzmy, takim absurdem, może delikatnie, właśnie dlaczego? Dlaczego to jest dla nas normalniejsze niż fakt, że na przykład rozszpunka wolałaby zapuszczać włosy gdzie indziej, na przykład pod pachami, i to jest jej decyzja w sumie. I jakby spoko, nie ma problemu. Albo dlaczego na przykład nasza, tam jest księżniczka, która tak samo jest lesbijką. I ona po prostu nie chce księcia, no i nie chce, no i tyle. Natomiast rzeczywiście to są pytania, przed którymi Wam zostawię Was, i tak samo jest tutaj wiele różnych perspektyw, i ja uważam, że dla wielu osób po prostu to jest jeszcze być może troszeczkę za wcześnie, żeby zauważyć, że to jest naprawdę wybór każdej osoby, w jaki sposób chce wyglądać. I pewnie ten film będzie miał więcej dislajków niż normalnie, natomiast no, tak jest po prostu. I ja gdzieś tam stoję za tym poglądem. Wiele rzeczy cały czas wydawało mi się troszeczkę szokujących, bo dziwnie było o tym czytać, ale z drugiej strony ja właśnie uważam, że to jest postęp. I to jest dobre, że ta książka powstała. Ale też uważam, że ona nie jest bez wad. Uważam, że nie jest bez wad. I nie będę jej gloryfikować w związku z tym, bo też o takich rzeczach trzeba też umieć pisać. Ja uważam, że w niektórych momentach troszeczkę to było za bardzo właśnie takie pokazujące wyzwanie, nie wiem jak to nazwać. Natomiast też z drugiej strony nie było, i za to bardzo szanuję, bo tak nie powinno być, jakiegoś demonizowania, przepraszam, mężczyzn, bo oczywiście nie o to chodzi w takich baśniach. Chociaż trzeba przyznać, że no gdzieś tam ta perspektywa była to bardziej damska, ale z drugiej strony no te baśnie były przede wszystkim o kobietach i gdzieś tam rzeczywiście no być może wcale nie najlepszym wzorem są no dziewczęta, które mają jakiś syndrom sztokholmski czy coś takiego, tylko wręcz przeciwnie. Być może nasza popkultura jest w stanie już wykreować, i tak mi się wydaje, po prostu jakieś bardziej dojrzałe bohaterki, które są w stanie walczyć o siebie i dla siebie i o swoje marzenia i po prostu gdzieś tam zmagać się z codziennością, rzeczywistością i tak dalej na innych płaszczyznach. Więc w związku z tym ta książka była super. Ale no, mam gdzieś z nią parę malutkich problemów, ale finalnie jakby recenzja jest jak najbardziej pozytywna. Natomiast kolejną książką, którą przeczytałam, jest książka doszkalająca mnie, pomimo że ja uważam, że jestem dosyć kompetentną osobą, możecie uważać inaczej oczywiście. Natomiast ja jednak, wydaje mi się, że na moim Instagramie zebrałam całkiem niezłą społeczność i oczywiście zawsze Was na tego Instagrama zapraszam, bo po prostu no ja Was strasznie lubię i lubię fakt, że jesteście aktywni, lubię fakt, że mi odpisujecie, ja też zawsze staram się odpisywać i lubię też fakt nawet naszych live'ów, nawet tego, ile Was tam jest. Wiem, że nie na każdym koncie jest tyle osób i wiem, że pomimo, że jestem w stanie pokazać jakąś asertywność medialną, to gdzieś tam mimo wszystko
staram się, żeby nasza relacja była jak najlepsza. No i właśnie, kupiłam sobie mimo wszystko e-booka Ani maluje, w sensie Ani z Instagrama Ania maluje. Nie wiem, czy znacie tą dziewczynę, ale jest bardzo fajna. I przede wszystkim, no, przeczytałam go w związku z tym, co mogłabym ewentualnie zmienić. Ten e-book nazywa się Jak budować zaangażowaną społeczność na Instagramie, czy coś takiego. I rzeczywiście kilka rzeczy zmieniłam, ale też nie był to e-book jakiś rewolucyjny, bo ja zauważyłam, w jaki sposób mogłabym ewentualnie Was angażować. Zauważyłam to poprzez live, oczywiście gadane story, to jest u mnie norma, więc było tam trochę oczywistości, ale też z drugiej strony kilka takich rzeczy, które, no, muszę przyznać, uznałam, że były dla mnie przydatne, więc to było dobrze wydane, bodajże 80 zł. I no, nie żałuję absolutnie tego zakupu. Uważam, że mogę go polecić osobom, które gdzieś tam wiążą przyszłość z Instagramem. Ja Instagrama bardzo lubię, bardzo się dobrze na nim czuję i nawet chyba lepiej niż na YouTubie, tak szczerze, więc no, różnie to bywa z różnych perspektyw. Natomiast rzeczywiście tak sprawa wygląda. Kolejną pozycją jest Bez matek. Książka, którą przeczytałam ostatnio i podobnie jak w wypadku Kopciuszka i Szklanego Sufitu, tylko tutaj trochę bardziej, jestem jeszcze nie nakierowana dosłownie na stanowisko, z którym się utożsamiam, jeżeli chodzi o Bez matek. Dlatego, że Bez matek przedstawia trochę toksyczną relację matki i córki, z drugiej strony zależność, która wynika z tego, z tej relacji matki i córki. I jest to po prostu seria wspomnień, bardzo takich nostalgicznych zapisków córki, która konfrontuje się trochę z przeszłością swojej matki, konfrontuje się z tym, że bez względu na wszystko jest złączona z tą kobietą, po prostu. A z drugiej strony kocha ją straszliwie, mając świadomość, że także ta matka była trochę jej dzieckiem. Jest wiele relacji rodzicielskich, które można pojąć jako toksyczne i powiedziałabym, że no, to jest jedna z nich, tam była mowa też o alkoholu czy o takich rzeczach, natomiast mimo wszystko jest to relacja, no, niepodważalnie w jakimś stopniu piękna i to jest problem tej książki, że ona jest, ta matka jest dalej gloryfikowana, pomimo tego, w jaki sposób można powiedzieć, że w niektórych momentach no, przepijała, załóżmy, jakieś rzeczy albo coś takiego, albo no, wydawała pieniądze na rzeczy, na które nie powinna. Z drugiej strony jest to taka kobieta, której nie da się nie lubić ani nie kochać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, czy znacie taki film jak Śniadanie u Tiffany'ego. Tak mi się kojarzy to, że ta kobieta, ta matka przypomina trochę główną bohaterkę. Ona się nazywa Holly Golightly i właśnie ona była taka trochę takim dzikim stworzeniem, można powiedzieć, które gdzieś tam przez rzeczywistość, zamknięte w klatce, przytrzymane też przez to, że jest matką, trochę miejscami była cały czas takim wewnętrznym dzieckiem. I generalnie ta książka przedstawia bardzo pięknie, co to znaczy być taką córką, córką takiej kobiety, ale też z drugiej strony jest to myślę trochę smutna historia, jeżeli o tym pomyślimy, ale też przepełniona miłością, światłem i masą przepięknych wspomnień. Ta kobieta, ta matka po prostu umarła i jest to też w związku z tym taka, to jest powiedziane na początku książki, spokojnie, to nie jest spoiler, że gdzieś tam ta kobieta po prostu odeszła. Natomiast no jest to po prostu taka seria wspomnień, które moglibyśmy ją uznać za hołd trochę do tej kobiety. Ale ważne jest to moim zdaniem, żeby też zauważyć, że pomimo tego ogromu cierpienia i tak dalej, uważam, że no gdzieś tam ta kobieta nie poradziła sobie po prostu z perspektywą bycia dla kogoś matką, jednocześnie będąc nią. Dlatego, że matka jest tylko jedna i po prostu no nie da się wyrzec tego stanowiska, czy coś takiego, ona po prostu nią będzie. Zawsze, nawet jeśli uważa córkę za przyjaciółkę, nawet jeśli wyrzeka się tego, nawet jeśli, no gdzieś tam, wiadomo, że nie każdy musi mieć stałego partnera, to jest oczywiste. Natomiast, no po prostu jest tam wiele takich zgrzytów i momentów, w których ja sama zauważam się wręcz w tej matce i w tej córce, bo ona na przykład kochała literaturę tak samo jak ja, uwielbiała jakieś klasyki, tak samo czytała Hermana Hessego, zwróciłam na to uwagę. I rzeczywiście gdzieś tam to jest kobieta, która po prostu jest bardzo zagubiona i widać, że to się niestety przelało na dziecko. Ale książka jest moim zdaniem warta uwagi, jest bardzo krótka. Ale no, to też nie jest tak, że jestem jednostronna, bo ja gdzieś tam jestem w tych dwóch skrajnościach. Z jednej strony świadomości, że ta relacja na swój sposób jest piękna, a z drugiej strony, że jest po prostu toksyczna. No i tutaj ciężko jest coś powiedzieć więcej, takie jest moje stanowisko. Natomiast kolejną książką, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest coś, co również tutaj mam. No może Wam wyświetlę w sumie, nie wiem, no bo mam książkę o psie, który dał słowo. Zresztą skończyłam ją dosłownie przed chwilą.
I przyznam się Wam szczerze, jest to, w ogóle generalnie jest to następny tom z serii Był sobie pies, Był sobie pies 2. Możecie znać film, możecie znać książkę, nie wiem czy pamiętacie, ale ja bardzo lubię generalnie właśnie książkę. I szczerze Wam powiem, jest to książka, którą zrecenzuję dla Was właśnie z wydawnictwa kobiecego, jest to płatna współpraca. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja jestem bardzo zadowolona, że ją przeczytałam, bo ja się tak cudownie bawiłam przy pierwszej części. Ze względu na to, że Był sobie pies jest historią właśnie o reinkarnacji psa. I tutaj mamy dalej, powiedzmy, perspektywę tego psa. Natomiast, co jest ważne, na samym początku z jakiegoś powodu, i zupełnie nie wiemy z jakiego, nasz pies musi zapomnieć o wszystkich swoich poprzednich wcieleniach. I generalnie w związku z tym bawimy się trochę w to od nowa. Gdzieś tam to wszystko znowu skleja się w taką ładną, sensowną całość, ale z drugiej strony cały czas jesteśmy w obrębie jednej rodziny, w przeciwieństwie do tego, co się działo w poprzednich częściach. I teraz tak, ja uważam, że ma to swoje atuty, ale uważam, że dla człowieka, który nie przeczytał Był sobie pies, jest to książka po prostu niewarta zachodu. Dlatego, że jeżeli polubiliście książkę Był sobie pies, to jak najbardziej polubicie Opsie, który dał słowo. Jestem tego absolutnie pewna. To jest po prostu na tym samym poziomie. Natomiast jednak fajniej, większy powiew świeżości i tak dalej, ja czuję w wypadku książki Był sobie pies. I w związku z tym po prostu z sympatyką polecam, ale całej reszcie polecam zacząć od pierwszej części po prostu. Natomiast przede wszystkim no, jest to książka, która emanuje takim ciepłem, takim czymś, o czym ja trochę tęsknię, pomimo że no, ja miałam kiedyś psa właśnie labradora i szczerze Wam powiem, no tęsknię za tym ciepłem, za tą radością z wszystkiego, za tą psią perspektywą też tęskniłam, bo wiele jest takich uśmiechów tutaj do czytelnika właśnie w wypadku tych książek generalnie i też bardzo podobał mi się wątek, powiedzmy, nie wiem czy to była miłość czy przyjaźń, właściwie po części oba właśnie naszego psa, ponieważ nasza psinka znalazła nie tylko miłość w człowieku, bo znalazła, natomiast znalazła też miłość w drugim psie i oni się reinkarnowali. W każdym razie wiecie, o co chodzi, w różnych wcieleniach i poznawali się na przykład. I to było strasznie słodkie. I ja po prostu patrzyłam na tą przyjaźń i byłam taka szczęśliwa ze względu na to, że po prostu no gdzieś tam było to coś, co no, cieplutko się robiło na serduszko, jak się to obserwowało. Natomiast jednej rzeczy nie ogarniam w tej pozycji i to stanowczo, nie ogarniam linii czasowej. Dlatego, że mamy to później na końcu połączone gdzieś tam z poprzednimi częściami, to wszystko nagle nabiera sensu. Natomiast nie wiem, jak to jest możliwe, bo gdzieś tam troszeczkę czas, XXI wiek, jakieś takie rzeczy mi poznikały i ja nie wiem, czy to znaczy, że gdzieś tam te poprzednie wcielenia były, nie wiem, w 1900 którymś roku, czy może za każdym razem mamy XXI wiek, tylko po prostu świat się nie zmienia. Tego nie ogarniam, ale z drugiej strony no, jest to świat fantastyczny po części, bo on wygląda jakby był realny, no ale w związku z tym, znaczy nie wiem, czy reinkarnacja istnieje, tak? Ale zakładamy, że jednak jest to świat, w którym reinkarnacja istnieje, więc właściwie dlaczego czas też nie może lecieć jakoś inaczej? To jest, zostawiam Was z tym pytaniem, nad tym się zastanawiałam właśnie wcześniej i to jest coś, po czym została mi gdzieś tam rozkmina właśnie, jeżeli chodzi o tą książkę, ale jest przepiękna, jest ciepła, jest taka letnia, wiosenna, cudowna, po prostu jak na złamane serduszko czy coś takiego, to jest świetna. I ja właśnie wieczorem w wannie spędzałam czytając tą książkę i było jak najbardziej tego warte. Natomiast ostatnią już pozycją jest coś, co muszę przeczytać, żeby źle mam nie powiedzieć tytułu. Natomiast W lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie. To jest książka od wydawnictwa Tajfuny. I jest to jakby od jakiegoś czasu nie czytam w ogóle książek od wydawnictwa Tajfuny, więc jest to moja pierwsza książka tego wydawnictwa od serii Książkowe podróże. Nie wiem, czy pamiętacie, co chyba najlepiej obrazuje fakt, że w jakimś stopniu stęskniłam się za literaturą japońską. Jest to klasyk, tak właściwie seria dwóch opowiadań, z czego tylko jedno nazywa się W lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie, a drugie właśnie no jest gdzieś tam o zupełnie innej tematyce, ale na pewno oprócz tego, że jest to klasyka literatury japońskiej, jest w jakimś stopniu taka nie w głównym nurcie. I ja nie jestem absolutnie żadnym specjalistą, w ogóle na mnie tak nie patrzcie. I nie, proszę, nie róbcie tego, naprawdę, stop. Natomiast, no i tak czytałam też opracowanie na początku z życia autora, żeby go troszeczkę bardziej zrozumieć. I rzeczywiście tam mieliśmy opisanego autora jako kogoś, kto często wychodził z tego głównego nurtu. I to trochę widać, dlatego że w tych opowiadaniach na przykład kobiety są, jak zauważyłam, tymi złymi postaciami i to tak złymi, takie, to się nazywa chyba topos femme fatale czy coś takiego, to jest totalnie to, w sensie tutaj kobiety są
złe do szpiku kości i to jest szalenie pociągające. I to są po prostu postacie wykreowane w taki sposób, że gdzieś tam burzy to ten obraz takiej delikatnej Japonki, ojej, przepraszam, właśnie tej takiej, nie wiem, czy gejszy, czy kogoś takiego, uległej i tak dalej. Wręcz powiedziałabym, że jest to inny kierunek zupełnie niż moglibyśmy się spodziewać po literaturze japońskiej, więc to też pokazuje coś, co zresztą, Boże, jak to powiedzieć, twórczyni wydawnictwa Tajfuny często właśnie mówi, a propos tego, że my patrzymy na Japonię, jakby to było jakaś broszura, jakiś jeden pogląd na coś, a przecież Japończycy to są normalni ludzie, tak samo jak my. I to tak jakbyśmy zapytali, jak wygląda, nie wiem, charakterystyczny polski dom, czy coś w tym stylu, albo polskie mieszkanie, no to można dać jakieś konkretne przykłady tego, że na przykład pod zlewem jest zawsze kosz na śmieci. Natomiast ciężko jest powiedzieć tak generalnie, więc tak samo, literatura japońska jest czymś szalenie różnorodnym i przez to szalenie ciekawym. I wczytując się w te klasyki i odchodząc od tego jednostronnego i jednospojrzeniowego gdzieś tam, to jest złe słowo. Z jednej perspektywy po prostu przestając patrzeć na literaturę japońską, jako przedstawiającą zawsze kobiety jako te gejsze uległe i jeszcze często w ogóle prostytutki, to jest w jakimś stopniu wyzwalające. I bardzo mi się to podobało w związku z tym, ale też były to po prostu takie historie ciekawe, też takie brudne od krwi, bym powiedziała, bo to nie jest stanowczo właśnie, to nie są kobiety tylko złe, one są czasem wręcz jak Lady Macbeth, czy coś takiego, więc to jest super, ja się świetnie bawiłam. Natomiast, no właściwie to też nie były książki, które będą moimi ulubionymi klasykami z literatury japońskiej. Ja mam wrażenie, że Gorączka Złotych Rybek jest czymś, co chyba mi trochę zostało, tak samo jak Zmierzch, właśnie z wydawnictwa Tajfuny. Natomiast generalnie to są chyba wszystkie książki, które przeczytałam w tym miesiącu. Teraz jeszcze zerknę, żeby nie było przypału, ale tak, wszystkie. Więc chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za ten film. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się go doprowadzić do końca. I no jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole. No i mam nadzieję, że jednak był to film, którego się przyjemnie słuchało. I widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa!